Dobry wieczór. No wiele zdrowia nas na ławce przede wszystkim kosztowało to spotkanie. Ja powiedziałem chłopakom w przerwie, że ten mecz skończy się 1-0. I ten zespół, który będzie bardziej dyscyplinowany, ten mecz wygra. Skończył się 2-1. Na szczęście dla nas, bo gdzieś tam z dużym bagażem w plecaku takich niepewności tutaj przyjeżdżaliśmy. Ale myślę, że zespół pokazał charakter. Momentami nawet niezłą grę. Oczywiście wiele jeszcze jest mankamentów, ale momentami niezłą grę. I bardzo z tego powodu jestem zadowolony. Ale mecz jest za nami. 3 punkty będą dopisane. A za chwilę gramy z Krakowią, więc to jest dzisiaj najważniejsze. Dziękuję. Spodziewaliśmy się takiego spotkania, tak to wyglądało, jak żeśmy sobie założyli, czyli że to będzie trudny mecz, walka o środek boiska. I ten wynik się może rozstrzygnąć jedną bramką na korzyść jednej bądź drugiej drużyny. Dopiero zbyt późno ruszyliśmy do jakichś akcji ofensywnych. Dopiero po straconej bramce kilka groźniejszych akcji. Potem zbyt prosto znów stracona bramka. Na 2-1 nie udało się rzut robić i brakło już pomysłu i cierpliwości na to. No i cóż, no chłopcy też muszą wziąć do siebie trochę, że nie realizujemy do końca tego, co zakładamy, znaczy pracujemy na treningach, to też jest bardzo istotne, pracujemy nad jednymi kwestiami, co innego momentami jest w meczach rozrywany i trzeba sobie po prostu powiedzieć brutalnie, że musimy wrócić do naszego sposobu grania, który nam przynosił punkty, a już zaczynamy się robić nerwowo coraz bardziej i za dużą pewność straciła ten punkt, dzisiaj był bardzo nam potrzebny i udało się go uzyskać i teraz idziemy bić się o ten punkt, czy o 3 do Chorzowa.